Sylwia Czesna, jestem nauczycielem w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej. W dniu dzisiejszym Technikum Weterynaryjne, które wchodzi w skład tegoż zespołu, uczestniczy w akcji Galerii Sudeckiej promującej adopcję bezdomnych zwierząt. Mamy nasze stoisko, promujemy tutaj dwóch naszych podopiecznych wirtualnych, których zaadoptowaliśmy z naszego schroniska i mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku się udało, tak i w tym znajdziemy dla nich dom. To są właśnie nasi wirtualni podopieczni. Przedstawiamy Harego, dwuletni samiec, który ma problem z tylnymi łapkami, ale zupełnie nie przeszkadza mu to w poruszaniu się. Jest przekochanym psem i bardzo prosimy o dom dla niego. Drugi podopieczny naszej szkoły, Chester, jest seniorem, ale bardzo żywotnym. Bardzo uwielbia spacery, tarzanie się w trawie, także jest bardzo wesołym psem i w ogóle nie widać po nim jego wieku. Obydwa są małymi psami, także spędzenie zimy w schronisku, w warunkach schroniskowych jest dla takich psów bardzo trudne, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze przed zimą, kiedy robi się już bardzo zimno, one znalazły dom. Mamy nadzieję za Państwa pośrednictwem, że to się uda.